Czym dla Pani jest macierzyństwo? No, jeden z najważniejszych elementów mojego życia. Myślę, że chyba dla każdego rodzica dziecko, wychowanie dziecka, patrzenie jak dorasta jest takim jednym z najważniejszych momentów i co więcej jest czymś, co jeżeli ktoś mówi o sukcesach, to w pierwszej kolejności mówi, moim największym sukcesem jest moja rodzina. Czym dla Pani jest aborcja? To jest zawsze trudny wybór. To jest sytuacja, w której kobieta stojąca przed bardzo dramatycznym wyborem musi podjąć decyzję. Wybory mogą wynikać z różnych rzeczy, z sytuacji rodzinnej, z sytuacji, w której nagle się dowiaduje, że jest w ciąży na przykład z trzecim dzieckiem i dowiaduje się, że ma dwoje zdrowych dzieci, a trzecia ciąża to jest dziecko z zespołem Downa albo z inną chorobą genetyczną. To są zawsze dramatyczne wybory kobiet, to są zawsze wybory, przed którymi nikt z nas nie chciałby stanąć. Kiedy Pani zdaniem zaczyna się życie, zaczyna się człowiek? To jest oczywiście pytanie do etyków, filozofów. Ja uważam, że zgodnie z definicją WHO można mówić o tym, że mamy jakiś zarodek, płód, że w momencie, że można mówić o ciąży wtedy, kiedy mamy do czynienia z zagnieździeniem się zarodka w macicy. To jest rozmowa o tym, w co kto z nas wierzy. Dlatego to jest taki problem, dlatego tyle emocji wzbudza aborcja, ponieważ każdy z nas inaczej traktuje życie. Tam, gdzie mamy kobietę w ciąży, nie da się oddzielić tego płodu od tej kobiety. I nie ma możliwości zadecydowania o losie dziecka bez decydowania o losie kobiety. Czy Wy jako politycy macie moralne prawo ustalać granice, jeżeli chodzi o aborcję? Znaczy pytanie jest, właśnie to ja uważam, że to jest decyzja, którą każdy powinien podejmować w swoim sumieniu. Pytanie jest, czy politycy mają moralne prawo, żeby zakazywać i żeby narzucać swoje normy całemu społeczeństwu? A mają moralne prawo, żeby pozwalać? Uważam, że tak. Uważam, że w ogóle niestety polityka wymaga od nas czasami moralnych wyborów. Musimy zdecydować, czy w państwie jest dopuszczalna, nie wiem, kara śmierci. Są państwa, w których dopuszczalna jest eutanazja. Musimy również zdecydować, czy kobieta ma prawo decydowania o swoim życiu poprzez prawo do aborcji i na jakich zasadach, gdzie to prawo jest ograniczone. Niestety polityka to są również moralne wybory. Ten kompromis, który mamy dzisiaj, jest dobrym kompromisem? Nie, ja uważam, że powinniśmy iść w tym kierunku, w którym idzie większość krajów, że na skutek konsultacji kobiety z lekarzem, ona może podjąć decyzję również o terminacji ciąży do 12 tygodnia. Jest gdzieś miejsce dla Boga w tej dyskusji? Akurat ja uważam, że ideologia nie powinna wchodzić w medycynę i nie powinna wchodzić w takie rzeczy, które są związane z naszymi decyzjami indywidualnymi. Czy ta 16-latka, która po ukończeniu 16 lat ma pełne prawo uprawiać seks i ma pełne prawo zajść w ciążę, nie powinna mieć już od 16 lat pełnego prawa do aborcji? Uważam, że nie, dlatego że to jest właśnie ta granica, to jest to, o czym rozmawialiśmy, kwestia... To znaczy, że jest wystarczająco dorosła, żeby uprawiać seks i zajść w ciążę, ale jeszcze nie jest na tyle dorosła, żeby podjąć decyzję o aborcji ewentualnej? No, pani poseł. Na razie nawet dorosłe osoby nie mają prawa do podjęcia decyzji o aborcji w sytuacji, w której na przykład nie jest to jedna z trzech przyczyn wymieniona w ustawie 93 roku. Natomiast w przypadku osób nieletnich jednak musi być udział rodzica. Thank you.